A może z żurawinką, waniliowe i żurawinka, może to dzisiaj. A zrobimy nowy koktajl o nowym smaku. Nie wiem, czy mam nie mam ochoty na masło orzechowe. Więc tak, dzisiaj robimy koktajl z bananem, masłem orzechowym, mleko, płatki owsiane. Mam nadzieję, że mi się wszystko zmieści w tym blenderze. I dzisiaj wykorzystam białko waniliowe, waniliowo-jagodowe z żurawiną. Więc tak, najpierw banan. Banan, teraz dodam płatki owsiane, tak na oko. Jakoś tak w sumie z dwie łyżki. Do tego od razu masło orzechowe, łyżka. Mleko i białko. Cześć, zaczynamy kolejnego vloga, moi drodzy. Po pierwsze, słuchajcie, chciałabym przywitać tutaj wszystkich was oraz prawie że tysiąc nowych osób. Co się okazuje, w przeciągu ostatnich 2 tygodni przybyło na mój kanał prawie 1000 osób, więc witam was serdecznie i witajcie w moim świecie. Ostatnio taki przyrost miałam, jak robiłam filmy makijażowe, a tutaj teraz takie mega zaskoczenie, więc witajcie. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i mam nadzieję, że filmy będą wam się podobały i mam nadzieję, że to będzie poniekąd jakiś rodzaj rozrywki dla was. A po drugie, ostatnio wspominałam o sufitach napinanych i ja co prawda powiedziałam, że jest to sufit podwieszany, z tym, że to był mój błąd. Bardzo często jest tak, że ja przekręcam słowa, więc przepraszam was za to. Nie chodziło mi o sufity podwieszane, tylko to się nazywają sufity napinane, więc to jakby chciałam sprostować. Ale no zdarza mi się coś takiego, że myślę o czymś innym, a mówię o czymś innym, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakby każdy mnie zrozumiał i wie, o co chodzi. W każdym razie sufity napinane, nie podwieszane. I kolejna rzecz to odnośnie mojej pracy, bo przez to, że zaczęłam częściej nagrywać vlogi, to zauważyłam, że zaczęły się pojawiać wątpliwości co do mojej nowej pracy, że chyba już jej nie mam i wiecie, tak niektórzy próbują jakby podważyć to co kiedyś powiedziałam, co jest dla mnie w ogóle zaskakujące i takie dziwne i wręcz z takim jakby zarzutem, że moja praca to ściema. W ogóle nie rozumiem, jaki byłby mój cel w tym, że miałabym ściemniać, że mam pracę, do której dojeżdżam, że mam jakąś tam pracę dodatkową na etacie. W ogóle nie ogarniam tego, dlaczego miałabym jakby mówić co innego niż jest w rzeczywistości. W każdym razie tak, ja cały czas dalej pracuję i jest bardzo dobrze, jest z każdym miesiącem to jest coraz lepiej. W dalszym ciągu jestem niesamowicie usatysfakcjonowana. Praca mnie niesamowicie uskrzydla, to co robię i ludzie tam. Jest dobrze. Co więcej, powiem wam, że przeprowadziłam się do takiej lokalizacji, żeby mieć w ogóle bliżej do pracy. Więc tak jak początkowo pokonywałam drogę ze sporą ilością kilometrów i zajmowało mi to jakieś 50 minut, czasami godzinę. W sumie to godzinę, biorąc pod uwagę, że z domu wychodziłam o 7 albo nawet czasami przed 7, żeby zdążyć jeszcze młodego odwieźć do przedszkola, a potem jeszcze zdążyć do pracy na 8, no to biorąc to pod uwagę, no to trasa zajmowała mi godzinę albo nawet nieco ponad. Z powrotem również trasa w sumie zajmowała mi równiutką godzinę. Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, to, że jest ciemno, a później po południu tak naprawdę też zaczynały się mega korki, no bo wszyscy wracają z pracy do domu. Nie będę ukrywać, że było to wyzwanie, natomiast teraz, w tej chwili, trasa do pracy zajmuje mi no w sumie 9 minut, ale przy dobrych wiatrach to tak 7 minutek,
I to jest taki komfort. I mam teraz tak blisko i to jest takie przyjemne i czuję się z tym o niebo lepiej. Mogę wstać sobie później, wysypiam się, no i jest zdecydowanie lepiej. Więc można powiedzieć, że po prostu teraz sobie trochę poprawiłam sytuację i jest mi z tym no, dużo, dużo lepiej. Zresztą słuchajcie, no to też można zauważyć, że bardzo często jest tak, że jak włączam kamerę, to robi się godzina już 21, zanim ja sobie jeszcze ogarnę resztę dnia, no to robi się już 21, 22, kiedy włączam kamerę, no bo widzicie, że jest ciemno. Teraz jest akurat dzień, ale przez to, że są chmury, pada deszcz, jest nieprzyjemnie, no to też jest dosyć ciemno. Czekam zdecydowanie na te dłuższe dni i na słoneczko, jak pewnie każdy z nas. Ale nawet słuchajcie, za treningi teraz zabieram się wieczorami. Jak już właśnie sobie wszystko tak ogarnę w mieszkaniu, no to przychodzi ta godzina 21, chwilę po 21 i ja dopiero wtedy zabieram się za trening. I mam na to energię. Powiem wam, że nawet mi się chce. Jak jest taki klimacik, że gdzieś tam jest światełko zapalone, jedno tu, drugie tu, świeczuszkę sobie zapalę, no to czuję, że to jest taki czas w tym momencie dla mnie i z czystą przyjemnością robię ten trening. To raz. A kolejna rzecz też zauważyłam, że na drugi dzień jak rano wstaję, jestem niesamowicie głodna, bo metabolizm wieczorem mam tak podkręcony, że na drugi dzień jestem niesamowicie głodna i muszę zjeść śniadanie. I później w sumie też szybko się robię głodna. Jak już przychodzi pora lunchu, obiadu, to czuję, że szybciej muszę coś zjeść. Już tak godzina 12, gdzie wcześniej jadałam obiad gdzieś tak koło 14. Więc ten metabolizm jest tak podkręcony, że ja potrzebuję dodatkowej dawki energii. Więc tak widzę te zmiany, bo wcześniej tak jak właśnie ćwiczyłam sobie od rana i z rana podkręcałam ten metabolizm, tak teraz jest właśnie trochę inaczej, ale odczuwam to i widzę to po swoim organizmie, to jak on funkcjonuje. Jak ja właśnie to wszystko też i pytanie też właśnie, jak ja to wszystko ogarnęłam, może sobie usiądę, bo nie chce mi się stać z tą przeprowadzką. I praca, i YouTube, nagrywanie filmów, no tak trochę się tego narobiło i namnożyło. I no nie będę ukrywać, to był bardzo trudny moment i trudny czas. I byłam wykończona, byłam wyczerpana, tym bardziej, że też pojawiało się jakby mnóstwo problemów po drodze, które musiałam rozwiązać, czyli te nieszczelne okna, coś tam z prysznicem, z samochodem też miałam znowu problem, albo też szukałam kogoś, kto mógłby zmontować mi meble, złożyć je, ale tutaj akurat muszę wam powiedzieć, dałam sobie radę i jest takie rozwiązanie na to wszystko, że jak coś wam się psuje, albo chcecie coś wyremontować, albo chcecie, nie wiem, powiesić lustro, powiesić telewizor, naprawić pralkę, naprawić suszarkę, zmywarkę, założyć tapetę, albo, nie wiem, zamontować karnisz, albo żyrandol, cokolwiek w domu trzeba zrobić, a nie macie pomocy, nie macie nikogo pod ręką, no to jest aplikacja Fixly. Ja o tej aplikacji mówiłam wam już jakiś czas temu, nawet chyba może rok temu. I teraz z tej aplikacji z mega satysfakcją skorzystałam i znalazłam takiego pana, złotą rączkę, do którego teraz będę mogła sobie za każdym razem zadzwonić, jak będę musiała coś w domu zrobić. I tak też było z łóżkiem z IKEA. Elementów przecież było mnóstwo. Patrzyłam na instrukcję, prawie 30 stron. Ja mówię, na początku oczywiście tak ambitnie chciałam podejść do tematu. Mówię, złożę sama, ale spojrzałam na tą instrukcję i stwierdziłam, że nie, ja mam tyle jakby rzeczy naokoło, że nie chce mi się tego robić i zdecydowanie wolę chyba komuś zapłacić, żeby ktoś to zrobił za mnie. Zapłaciłam za to 150 zł. Po umieszczeniu informacji, że mam jakąś tam ofertę zlecenia, że mam jakieś zlecenie, żeby coś zrobić, w przeciągu 5 minut zgłosiło się do mnie
pięć osób, jakieś pięć osób, każdy podał inną cenę. Było 300 zł, było 150 zł, było 100 zł. I fajne w tej aplikacji jest to, że możecie podejrzeć opinie ludzi. Ludzie tam wrzucają normalnie opinie, czy są zadowoleni z usługi i wrzucają nawet zdjęcia tego, na przykład, co zostało zrobione, co zostało zmontowane, jak wygląda szafa. Macie też zdjęcie tego gościa, jak on wygląda. I to jest, słuchajcie, naprawdę mega ułatwienie. Można sobie bardzo szybko kogoś znaleźć i uważam, że łatwiej i lepiej jest poszukać kogoś właśnie na Fixly, bo jest to mega fajna, taka powiedzmy sprawdzona aplikacja też już przeze mnie, więc mogę Wam to polecić, niż szukanie kogoś na OLX-ie, no bo znalezienie kogoś na OLX-ie, no to jest loteria chyba już. A tutaj macie opinię ludzi, macie ocenę taką ogólną, macie zdjęcia, macie tam wszystko, więc tylko sobie wybieracie kogoś i dopasowujecie godzinę. Koktajl gotowy. Ale on jest tak syty, że to spokojnie zastąpi mi posiłek. I powiem Wam, że połączenie smaków bardzo dobre. Bo się zastanawiałam, czy masło orzechowe będzie pasowało z waniliowo-jagodowym smakiem i z żurawiną. Ale jest bardzo dobre, więc... ale dzisiaj chciałabym zrobić faworki. Tak za mną chodzą faworki. Mam wszystkie. I nie mam wszystkich składników. Mąka mi się skończyła. Dobrze, że mam żabkę. Jeszcze właśnie jedną rzecz dzisiaj muszę ogarnąć. Otóż byłam ostatnio w TK Maxie i zobaczyłam coś takiego. Organizer na sztuczce. A że nie mam jeszcze organizera, to stwierdziłam, w którą stronę to zrobić? To jest pokazane zdjęcie. Tylko, że to mi chyba, no właśnie, nie wejdzie. I to jest akurat takich rozmiarów, że to mi w zupełności wystarczy, żeby poukładać sztućce, więc to wzięłam. Tutaj od spodu mamy silikonowe takie nóżki, więc antypoślizgowe. Więc teoretycznie nie powinno mi się to przesuwać w szufladzie. I sobie to teraz tutaj muszę pozmieniać. Tu będę mieć te długie noże. Tutaj mamy to. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tak. Dobra, to jest niepotrzebne. Aha, tu mam voucher w sumie. Tak. Organizer mamy załatwione. To, co lubię jeszcze kupować, to mydełka. I to jest mydło z Portugalii. I ono przepięknie pachnie. Do mycia rąk, do mycia pędzli i w ogóle jak się je położy w łazience, to ono oddaje przepiękny zapach. Dużo mydełek było teraz w TK Maxie. A tutaj mamy mydło o zapachu drzewa sandałowego prosto z Porto. Mydło włoskie. I zapach, Jezu, ale to jest ładne. Drzewo sandałowe. To tak, to mi się bardzo podoba. Hit, to jest hit. Dobra, kolejna rzecz. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo spodobały mi się kieliszki do wina. Były też kieliszki do szampana, ale ja ze szampanem to tak... No nie, no ja szampana nie piję. Wino czasami zdarzy mi się. I wzięłam sobie nowe do tego mieszkania, a że ja uwielbiam frezowane szkło i kupować czasami jakieś zestawy w samej hucie szkła i takie właśnie nietypowe wzory, bardziej zdobione na bogato. I to mi się niesamowicie spodobało. I powiem Wam, że cena jak za cały komplet 6 sztuk. Cena to była dokładnie 94,99 zł. Więc jak za 6 sztuk kieliszków. Które wyglądają tak.
Pięknie. No, powiem Wam, bardzo mi się podobają. W ogóle są ciężkie, masywne. Super. Albo w ogóle chyba ręcznie umyję i je wyczyszczę. I właśnie przypomniało mi się, że ja mam gdzieś ściereczkę do szkła. Aha, mam ściereczkę przeznaczoną do szkła. To są ściereczki z Pepco. Więc tym będę wycierać. I co jeszcze chciałam powiedzieć? W TK Maxie akurat sporo jest teraz fajnych rzeczy do domu. I jest teraz duży wybór patelni. Jeśli chcecie jakieś właśnie teflonowe, aluminiowe patelnie, to teraz zauważyłam, jest bardzo duży wybór. Bo ja też swoją patelnię kupiłam w TK Maxie, jestem z niej bardzo zadowolona. I tak jak patelnie potrafią kosztować krocie, są bardzo drogie, tak dałam naprawdę mega dobrą cenę. Więc do TK Maxa warto zaglądać, szczególnie właśnie na takie domowe pierdoły. I piękne talerze też były. No Jezu, nie mogłam w ogóle odejść od tego segmentu z talerzami, z miskami. No piękne, piękne rzeczy. Myślałam, że dzisiejszy dzień zacznie się jakoś tak kiepsko. Przynajmniej wstałam z takim nieco gorszym samopoczuciem dzisiaj, ale jakoś tak jak się tak, w sumie jak się tak ogarnęłam i podniosłam swój tyłek, no to i zaczęłam ogarniać wszystko wokół, to jakoś tak zrobiło mi się lepiej. I w sumie dzisiaj mnie tak coś natchnęło, żeby sobie rozplanować w ogóle ten rok, żeby sobie też wszystko rozpisać na kartce, zaplanować pewne rzeczy i ustalić sobie pewne cele na ten rok, jakie chciałoby się osiągnąć. I lepiej późno niż wcale, bo w sumie dzisiaj mamy... Co dzisiaj jest? 14 styczeń. Więc połowa stycznia, ale z reguły takie planowanie robi się albo już w grudniu, jakieś tam biznesplany, zmiany życiowe, bądź nie wiem, rozpisuje się to, co chce się osiągnąć, albo na początku stycznia. Ale w ogóle styczeń chyba jest ogólnie takim miesiącem, gdzie no to się powinno wszystko domknąć, tak mi się przynajmniej wydaje. No i dzisiaj tak mnie coś natchnęło, żeby pewne rzeczy sobie rozpisać, zaplanować. No i mam pewien pomysł na pierwszą połowę tego roku na siebie, więc mam nadzieję, że uda mi się to dopiąć, że się zmotywuję, zmobilizuję i pewne rzeczy uda mi się dokończyć. Tak mnie coś dzisiaj natchnęło. Tak. Co więcej, postanowiłam zmienić też trochę swoją lekturę. Chyba koniec czytania z poradnikami, bo w sumie z jednej strony one coś wnoszą i coś tam otwierają w głowie i zmuszają do przemyśleń, ale z drugiej strony, nie wiem, kurczę, to jest też takie... chyba mam już przerost tego i mam dosyć, więc postanowiłam zmienić swoje lektury i w tym momencie zakupiłam sobie Elona Muska. W ogóle jak spojrzałam, jak gruba jest ta książka, jak zobaczyłam, jak gruba ona jest, ile ma stron, to takie o wow, ile ona ma stron. Tak trochę przerażająco, prawie 1000 stron. 891. Więc jak ktoś ma ochotę na grubą lekturę, to proszę bardzo, to jest akurat wydanie z 2023.
No i tak postanowiłam sięgnąć po coś, co może mnie dalej natchnie i zainspiruje do działań. Poza tym no, jest to ciekawa osoba, ciekawa osobowość, więc mam ochotę się z tą postacią bliżej zapoznać. Co więcej, wczoraj byłam na filmie Ferrari. Ogólnie sam film w sobie jest ok, ale z góry uprzedzam, że jest bardzo przygnębiający i dramatyczny. Sporo jest tam prywatnych wzmianek o życiu z samego Enzo Ferrari. Jego życie było totalnie pokręcone, totalnie zagmatwane. No i w sumie też film skupia się na przygotowaniach do wyścigu, które zakończyło się bardzo źle. Zakończyło się dramatycznie, sceny były okropne. No, z jednej strony historia ciekawa i fajnie jest się z nią zapoznać. Film, jeśli chodzi o ekranizację, no to przeciętny. Natomiast bardzo podobała mi się gra i w ogóle no, Penelope Cruz, chociaż nie wiem, czy to będzie obiektywna moja opinia, bo ja ogólnie samą aktorkę bardzo lubię i darzę sympatią, ale gra aktorska i tak uważam w moim odczuciu na bardzo wysokim poziomie. W ogóle scena, kiedy ona zaczyna płakać, taka nieco dłuższa scena, kiedy najpierw się uśmiecha, a potem tak widać, że łzy nachodzą jej do oczu. Mimika, no naprawdę coś mistrzowskiego. Także bardzo mi się to podobało. Ale no film przygnębiający bardzo. On ma w sumie, jak czytam tutaj, zaczęłam czytać o Elon Musku, no to on też miał bardzo trudne dzieciństwo z kolei. No, takie nieciekawe. I był bardzo odizolowanym dzieckiem i trudno nawiązywał kontakty z rówieśnikami. No i dzieciństwo nie było, nie należało do najszczęśliwszych. Też takie trochę przygnębiające, no ale zobaczymy, co dalej. Trochę tego jest. Więc nie wiem, czemu trafiam na takie biografie ostatnio, ale niech będzie. Także u mnie koniec z poradnikami, jedynie chyba, że coś bardziej rozwojowego. Co to było? Ale tak, jak skończę, to dam wam znać, czy warto było. Chociaż oceny i opinie ma wysokie ta książka. Dajcie znać, czy ktoś z was czytał biografię Elona Muska. I co na przykład mogłybyście jeszcze innego polecić? Jakąś taką ciekawą, inspirującą książkę albo biografię kogoś. To dajcie koniecznie znać w komentarzu, co ostatnio ciekawego przeczytałyście. Tutaj w ogóle jest taka fajna, ciekawa intencja na samym początku. Każdemu, kogo uraziłem, chcę przypomnieć, że wymyśliłem na nowo samochody elektryczne i zamierzam wysyłać ludzi na Marsa w statku kosmicznym. Spodziewaliście się, że ktoś taki jak ja będzie normalnym, wyluzowanym gościem? Elon Musk. Także podsumowując, sporo zmian, nowy rok, nowa ja. Śmieszne, ale prawdziwe. Fly away from tomorrow. Be generous.
될까 그립다고는 못하겠어 난 아직 쫓아가고 있어 사실 난 Oh sometimes wish I